Michale, jak odbierasz dzisiejsze otrzymane nagrody? Jak odbieram dzisiejsze otrzymane nagrody? Jest mi ogromnie miło, że mogę być odkryciem dekady i dostać nagrodę za hit lata, ale też jednocześnie niezwykle niezręcznie, dlatego że myślę, że jest wiele innych osobowości, które zasłużyły też na takie wyróżnienie, ale jeśli trafiło to do mnie, jest mi bardzo miło, po prostu. Rozpocząłeś dzisiejszą galę jubileuszową właśnie swoim występem i od razu otrzymaniem nagrody. Powiedz, co byś chciał życzyć magazynowi? Co ja chciałbym życzyć magazynowi Party? No właśnie z okazji jubileuszu. Był na topie i pisał tylko dobre rzeczy o ludziach, o których się pisze. Dlatego, że uważam, że tanie sensacje nie są potrzebne. Potrzebujemy mądrych informacji. Powiedz, Michale, na czym obecnie pracujesz? Czym nas znowu zaskoczysz? Nie mam pojęcia. Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. Na pewno będę śpiewał. Nie mogę również nie zapytać na temat tej kwestii Majka Jeżowska i ty. Jak to możesz skomentować? Trudno jest mi to skomentować, dlatego że... Czy faktycznie nie zauważyłeś, schodząc ze sceny? Ja dowiedziałem się o Majce Jeżowskiej w momencie, kiedy wyjeżdżałem z koncertu, na którym byliśmy, bo ja nawet nie wiedziałem, że Maja Jeżowska tam jest. Gdyby tam była i ja zobaczyłbym ją i stanąłbym naprzeciwko niej, to jakby to jest oczywiste, żebym się jej ukłonił. W związku z tym dla mnie ta informacja była niezwykle szokująca, że taka rzecz się wydarzyła i tyle po prostu. I to samo zakończenie. Chciałbym zapytać, twoja dzisiejsza stylizacja, czyja to jest? Dzisiejszą stylizację wykonał dla mnie Mateusz, wspaniały stylista, który naprawdę robi to z wielką pasją, za co mu dziękuję.